Piątek, 23 czerwca, czas na główne wydanie informacji w telewizji TVS. Grzegorz Żądło, witam i zapraszam. To nie jest spokojny dzień w regionie. Z samego rana nad wieloma miastami i wsiami przeszły burze z piorunami. Padał intensywny deszcz i grad. O tym, jak niebezpieczne to zjawiska, przekonał się m.in. drużnik w Gierałtowicach, w którego budkę uderzył piorun. Mężczyzna trafił do szpitala. Prawdopodobnie uderzenie pioruna spowodowało też pożar hali przemysłowej w Rudzie Śląskiej. Jak się okazuje, nawet schronienie się w budynku podczas burzy nie gwarantuje całkowitego bezpieczeństwa. Około godziny 7:30 w Gierałtowicach piorun uderzył w budkę dłużnika lub jej najbliższe otoczenie. Po przybyciu na miejsce strażacy zastali przytomnego mężczyznę, który znajdował się w środku budynku i narzekał na ból i drętwienie kończyny górnej. Strażacy udzieli tej osobie pierwszej pomocy i przekazali przybyłemu na miejsce zespołowi ratownictwa medycznego, który zabrał tą osobę do szpitala. Mężczyzna trafił do szpitala w Knurowie, gdzie został poddany dalszym badaniom. Porażenie piorunem jest skrajnie niebezpieczne i może prowadzić nawet do śmierci. Głównym źródłem obrażeń jest przepływ prądu przez ciało człowieka. Piorun generuje wysokonapięciową energię elektryczną, która może spowodować uszkodzenia układu nerwowego, sercowo-naczyniowego oraz oddechowego. Pacjent może stracić przytomność i dojdzie do nagłego zatrzymania krążenia, bo ogólnie same porażenie prądem najczęściej powoduje zaburzenia rytmu serca, ale zazwyczaj po uderzeniu tego pioruna pacjent jest taki apatyczny, ospały, mogą występować bóle w klatce piersiowej, dodatkowo z jakimiś ewentualnymi zaburzeniami rytmu serca, drętwienie kończyn. No i jednym z takich charakterystycznych objawów, które podaje też literatura, to mamy ewentualny charakterystyczny taki obraz tego uderzenia piorunem, czyli na klatce piersiowej. Gwałtowna burza z piorunami była też najprawdopodobniej odpowiedzialna za pożar hali przemysłowej w Rudzie Śląskiej. Tam po godzinie 7 rano zapalił się dach. Na miejsce wysłanych zostało 15 zastępów straży. Pożar na przestrzeni około 10 metrów przestrzeni międzydachowej rozwijał się, został zlokalizowany. Obecnie 47 strażaków na miejscu ewakuuje mienie, które w wyniku pożaru mogłoby zostać, tych działań mogłoby zostać uszkodzone. Trwa też dogaszanie zarzewi jeszcze pożaru. W pożarze nikt nie ucierpiał, spłynęła jednak część zamontowanej na dachu instalacji fotowoltaicznej. Strażacy pracowali na miejscu do południa. Dziś ponad 500 000 uczniów w województwie śląskim oficjalnie zakończyło rok szkolny. Rozdanie świadectw to okazja do podsumowania tego, co działo się w szkołach przez ostatnie 10 miesięcy, a działo się dużo. Był to wprawdzie pierwszy od 3 lat rok szkolny bez nauki zdalnej, ale za to pierwszy pełny, kiedy dużą część społeczności szkolnej stanowili uczniowie z Ukrainy. Tak naprawdę to naukę zakończyli już kilkanaście dni temu i czekali tylko na świadectwa. Ci najlepsi mogli się dzisiaj pochwalić czerwonym paskiem. Ale nie to jest najważniejsze. Pewno szybko ten rok przeminął. Pomimo, że to jest bardzo dużo wspomnień, to myślę, że ten rok właśnie szybciej zminął. Dlatego, bo przed chwilą pisaliśmy próbne, a już jest czerwiec i jesteśmy po egzaminach. To był pierwszy od 3 lat rok szkolny, w którym nie było nauki zdalnej. Miało to znaczenie nie tylko dla uczniów i nauczycieli, ale też dla rodziców. Pewno lepsza taka nauka niż nauka zdalna, bo dzieci mają ze sobą kontakt tak naprawdę i kształtuje się te postawy społeczne tak naprawdę. No i przede wszystkim jest ten face to face kontakt z wychowawcą, z tym nauczycielem, który prowadzi te zajęcia, gdzie dzieci są wzrokowcami w dużej mierze. Miniony rok szkolny był testem dla wielu szkół, jak poradzą sobie z dużą liczbą uczniów z Ukrainy. W czasie pierwszych miesięcy po rosyjskim ataku trzeba było na szybko organizować dodatkowe miejsca do nauki dla uchodźców. Teraz można już było się do tego przygotować trochę lepiej. Ten rok był właściwie poświęcony takiej ponownej integracji dzieci i młodzieży, zarówno tych, którzy są w klasach obecnie, jak i też dzieci z Ukrainy. Nasza szkoła akurat nie miała przyjemność tutaj razem wraz z Urzędem Miasta Katowice z funduszy pozyskanych z UNICEF-u otworzyć Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny. Odbywało się masa zajęć. Przed nauczycielami stanęło wiele wyzwań językowych, kulturowych i integracyjnych. Musieli radzić sobie nie tylko z nauczaniem swoich przedmiotów, ale także dbać o to, aby uczniowie z Ukrainy czuli się bezpiecznie i komfortowo w nowym środowisku. W mojej klasie, miałam 2 uczniów z Ukrainy, można powiedzieć, że bardzo dobrze funkcjonowali, a współpracowali z rówieśnikami, angażowali się w różne akcje, różne działania. W drugiej klasie też miałam uczniów z Ukrainy, sytuacja była podobna, także nie było żadnych większych problemów. Bo dzieci, w przeciwieństwie do dorosłych, nie widzą problemu w tym, że ktoś wygląda inaczej czy mówi z obcym akcentem. Dlatego akurat w szkole o integrację jest chyba najłatwiej.
Rusza wojewódzki program wspierania zapłodnienia metodą in vitro. Jesienią zainteresowane pary będą mogły składać wnioski o dofinansowanie w wysokości 8 lub 4 tysięcy złotych, w zależności od tego, czy para korzysta z własnych zarodków, czy od obcego dawcy. Paweł Jędrusik. O tym, że pieniądze na in vitro będą, Sejmik Województwa Śląskiego zadecydował na początku tego roku. Jednak dopiero w czerwcu program został pozytywnie zaopiniowany przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Mamy zatwierdzony program, zaczynamy wdrażanie. To jest wsparcie dla ponad 2000 par, to jest wsparcie, które będzie przez kilka lat realizowane w naszym województwie. To jest wsparcie, które pomoże kobietom, mężczyznom, mieszkańcom województwa śląskiego w tym, żeby mogli mieć dzieci. Niezwykle to było niewłaściwe, że w 2017 roku takie wsparcie, które było w Polsce dla wszystkich ogólnodostępne, zostało zaprzestane przez rząd PiS. W województwie śląskim też takiego wsparcia na poziomie samorządu województwa nie było. Dopiero kiedy marszałek Jakub Chełstowski opuścił PiS i związał się z dotychczasową opozycją, pojawiła się szansa na specjalny wojewódzki program dofinansowania leczenia niepłodności metodą in vitro. Nie wiem, czy Państwo zdajecie sobie z tego sprawę, że czynnik dzietności w naszym regionie jest bardzo niski. Dlatego ta metoda jest jedną z tych, która być może poprawi dzietność w naszym regionie. Problem bezpłodności w całym kraju jest poważny. Dotyka 16% par. Z programu Urzędu Marszałkowskiego będą mogły skorzystać te z nich, których kobieta ma od 20 do 42 lat. Dodatkowo istotne będą wskazania medyczne oraz pozostawanie w związku małżeńskim lub partnerskim, a także miejsce zamieszkania. Z dofinansowania może skorzystać para zamieszkująca co najmniej pełne 3 miesiące w województwie śląskim, to znaczy jedna z osób musi zamieszkiwać przez co najmniej 3 miesiące w województwie śląskim. Program ruszy, kiedy w drodze konkursu zostaną wybrane placówki medyczne, które będą go realizować. Jedna para będzie mogła dostać dofinansowanie do maksymalnie 3 procedur. Na realizację programu in vitro województwo śląskie wyda w ciągu 4 lat 20 milionów złotych. Miała być konferencja prasowa o dużych inwestycjach, a wyszedł polityczny atak na opozycję. Choć kampania wyborcza oficjalnie jeszcze się nie rozpoczęła, to coraz więcej osób się w nią angażuje, świadomie lub mniej świadomie. Dziś podczas konferencji zarządu Taurona władze spółki krytykowały wypowiedź posła Borysa Budki dotyczącą energetyki. Paweł Jędrusik. Żadna władza centralna nie zajmie się energetyką lepiej niż prywatny biznes. Dzisiaj na rynku energii nie ma konkurencyjności. Te słowa Borysa Budki zacytował dziś prezes Taurona Paweł Szczeszek. Jesteśmy tym zaniepokojeni, ponieważ wydzielenie z grupy Tauron, spółki Tauron Dystrybucja, oznacza koniec grupy Tauron. I pan przewodniczący Budka doskonale zdaje sobie z tego sprawę, więc nie wiem, dlaczego to mówi. Być może jest, nie lubi Taurona. Trudno ocenić, kto i kogo nie lubi, za to nie trudno się domyślić, że zarządowi Taurona nie po drodze jest z posłem opozycji. Jak jednak tłumaczy wiceprezes spółki, konferencja prasowa, która miała dotyczyć inwestycji, a w rzeczywistości dotyczyła głównie wypowiedzi Borysa Budki, wcale nie wpisuje się w trwającą od kilku miesięcy kampanię wyborczą. Ja odpowiadam za finanse i wypowiadam się czysto z punktu widzenia umów finansowania i jakby możliwości i stabilności obsługi dotychczasowego zadłużenia w grupie Tauron. Jakby w ogóle abstrahuję od kwestii kampanijnych. Po prostu wydzielenie dystrybucji z grupy mogłoby spowodować zaburzenie stabilności grupy i postawienie w stan wymagalności całego zadłużenia. Borys Budka przebywa poza Górnym Śląskiem i nie chciał komentować konferencji Taurona. Odniósł się do niej na Twitterze. Napisał, że tu cytat: członkowie zarządów państwowych spółek finansujących polityczne kampanie PiS i transferujący setki milionów do pisowskich mediów odpowiedzą nie tylko cywilnie, ale również karnie za niegospodarność, działanie na szkodę spółek i nielegalne finansowanie kampanii wyborczej. Taki był piątek. Wszystkim uczniom życzymy miłych i bezpiecznych wakacji, a rodzicom cierpliwości. Dodatkowo szczególne życzenia kierujemy dziś do wszystkich ojców. Miłego wieczoru, do zobaczenia w poniedziałek.